Inaczej zaczniemy tę rozmowę. Chciałem cię opierdolić za twój ostatni felieton, za twój wpis na Twitterze. Co z tego, że mistrz Wysp Owczych jest w trzeciej rundzie, to my nie możemy się cieszyć? Ja sobie Kowal sprawdziłem, kto był srebrnym medalistą piłki nożnej na Igrzyskach Olimpijskich i chcę ci powiedzieć, że Bułgaria na przykład. Mhm. To nie możemy się cieszyć z twojego medalu? Oczywiście, że możemy i się cieszymy. Mhm. Ja uważam, że Kowal pierdoli. Takie jest moje zdanie. Łukasz Wiśniowski kiedyś napisał bardzo mądrego tweeta, jeśli chodzi o to, co ty napisałeś wczoraj. Nie było o tym, ale oddaję wszystko to, co chciałem ci powiedzieć. Łukasz Wiśniowski napisał pierdolenie. I to jest moja opinia o tym. Ty, Kowal, nie potrafisz się jak cieszyć. Jak czytam Twittera Łukasza Wiśniowskiego, to tylko jest pierdolenie. Także powiedzmy sobie szczerze, to nie... Wytnijcie to proszę i wyślijcie. Tak, proszę do nas socjalne dać. I oznaczcie Wiśnię koniecznie. Oznaczcie Wiśnię. To nie jest jakiś... Wiśnia, jak nie śpisz... Wiśnia, ja się odcinam, ja się odcinam. Wiesz, no tak, to tak sobie można, wiesz. To są prywatne opinie. Tak. No, dlaczego ty się nie cieszysz? Ja się cieszę. Ja naprawdę ten mecz przeżywałem tak jak mecz Polaków. Słuchaj, ale weź pod uwagę to, że Raków nie był faworytem z Karabachem. To nawet nie było 50-50. Nie, tylko wiesz, no, żeby było jasność. Cieszyć to się może. Księgowa Rakowa Częstochowa, środowisko Rakowa Częstochowa. Nie bardzo wierzę w to, jeszcze czytałem, że nie wszyscy się cieszą w Polsce tylko i wyłącznie z tego, że ma zagwarantowaną Ligę Konferencji jako mistrz Polski. Na kto się nie cieszy? Osoby, nazwiska. Nazwiska, no, jak Balcerowicz. Nazwiska. Kibice innych drużyn pewnie też mają wymagania, żeby mistrz Polski grał w Lidze Mistrzów. No, ale no to niech pograją Raków, niech zdobędą mistrzostwo. Ale Raków, dobra, nie, Kowal, Raków nie powiedział, że teraz już nie chcą do Ligi Mistrzów, bo mają Ligę Konferencji. Nie, chodzi mi... Jak idziesz z dziewczyną na randkę, to się najpierw cieszy, że ją otrzymasz za rękę, potem się cieszy, że ją pocałowałeś i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, a nie, że przychodzisz trzeba było poczytać, i od razu masz dom. Słuchaj, czytałem, weszło. Super, że Raków ten. Przecież weszło się skompromitowało. Ja napisałem. Weszło się skompromitowało. Ja się super, ale ci w lufę zaraz. Walgo, walgo. Super, walgo. Że już mają Ligę. To że my już wróżymy gonienie La Liga, tylko że po prostu nie, jest nie, postęp. Nie gonienie La Liga, tylko chciałem przypomnieć, że od momentu jak Platini zrobił tą reformę, my byliśmy raz w Lidze Mistrzów, a dalej pięciu dziadów wchodzi. Dalej. No, to... Co roku pięciu dziadów mistrzów Polski, mistrzów kraju. Jedz, Kowal, małą łyżeczką. Nie musisz od razu całej świnie zeżreć. Ale Kowal, jak poznałeś swoją partnerkę, to się nie cieszyłeś, że jak ją złapałeś za rękę? Od razu miałeś dom? Od razu miałeś psy? Od razu miałeś koty? Brudno całe było, bo jest sołtysem brudna? Ale nie bardzo rozumiem. No o to mi chodzi, że Raków nie przestał na... Kurwa mać! Ale przestań mi z tym Rakowem, debilu! Chyba mistrz Polski. Mnie wszystko jedno interesuje. Raków, Piziaków, czy kurwa Legia Warszawa, czy Lech Poznań. Jak nie potraficie czytać ze zrozumieniem, to wypierdalać, kurwa, no proste. Ja pierdolę. Ale o mistrza Polski mi chodzi, a nie o Raków. No dobrze, ja mówię. Cieszymy się, że pokonaliśmy Karabach, który mówił... Puśćmy kołka. Dobra, pierdolicie, bo jak Piździelce, jak Legia Warszawa zagwarantowała sobie Ligę Konferencji. A rok temu że się płakali, bo Lech sobie nie zagwarantował i musiał napierdalać się. No i miał fantastyczną przygodę. I słuchajcie, jak czytajcie był ze zrozumieniem. Czytajcie ze zrozumieniem, jak się nauczycie tego, to będziecie pisać. Ale Kowal, bez nerwów. Ja się pytam, dlaczego się nie cieszyć na razie? To jest mistrz Polski. No tak. No i zrobił wszystko, co do niego należało. Ale nie to, żeby zawsze. Do tej pory. Ale żeby nie podkreślać, że to już jest sukces gry w Lidze Konferencji. Nie, ale jest to coś dobrego. To jest, kurde, przyszliśmy wreszcie ten Karabach, który nas łoił co roku. Już jest sukcesem, dobra, niech będzie. Jestem zadowolony z tego, co się udało ugrać. Słuchaj. Jestem zadowolony z tego, że pasnęliśmy tych Szwedów. Jestem zadowolony z tego, że zrobiliśmy 2,25 na 2,5 możliwego Smyku, rankingu. Ja jestem szczęśliwy, ale nie mówię, że już mogą położyć lachę. Słuchaj, ja jestem ten szczęśliwy z tego, co pokazuje reprezentacja Polski, teraz ta aktualna. Bo dla mnie jest jeden punkt albo zero punktów w grupie, też będę szczęśliwy, jak pojadą na Mistrzostwa Europy. Kurwa, nasze wymagania są tego, żeby jechali na Mistrzostwa Europy. Ale reprezentacja dostała trąbę od Mołdawii i dostała w trąbę od Czechów. Ale i od Mołdawii. Zdobyli prawie maksa z tego, co mogli zdobyć, a polskie drużyny zdobyły prawie maksa z tego, co powinny zdobyć. Ale tak sobie możemy tłumaczyć. Można dostać pizdę od Czechów, można w pizdę dostać... Ty jesteś tak, jakby w Formule 1 wystartował Red Bull i był po 20 kółkach 19 i ty mówisz, albo nie, jakby był pierwszy i ty mówisz, bo jesteście zadowoleni, że jest pierwszy po 20 kółkach Max Verstappen. Nie, tylko... No nie, uprawdopodobnia to możliwość tego, że będzie pierwszy też na koniec. I to, że Legia, Raków, Lech... Dobra,
Pogoń, przechodzą wszystkie te rundy. Prawie... Powiedz, jakiej pomeczówki naweszło po meczu Rakowa z Karabachem? Ja pisałem Kowal. Kowal by nie napisał. Jest z niej dumny. Kowal by nie napisał. Być tytuł? Kowal by nie napisał. Czemu remis to jest nieistotne? Nie, nie. Dobrze, że awans, ale to jest początek drogi albo coś w tym stylu, a nie czyli tam. Proszę się nie uśmiechać. Jak się cieszyć, to ja nie bez rozumiem, dlaczego mamy się nie cieszyć z początku. Co mam zrobić? Bo daję ci przykład. Proszę być smutnym do sierpnia i wtedy może pan się cieszyć albo nie. Nie cieszyłeś się, Kowal, ze swojej pierwszej pensji? Słuchaj, dalej, od razu zarabiałeś miliardy? Dalej nie potrafisz czytać ze zrozumieniem tego tweeta, se przeczytaj 1000 razy. Potrafię. Może zrozumieć. Nie potrafisz, no mi chodzi o to, żeby nie skakać, i chodziło mi nie skakać z radości z tego, że mistrz Polski. Ale nikt nie robi fety otwartym autobusem na rynku, tylko każdy pije dwa piwka i wraca i jest zadowolony. Ten zahacza tutaj jakąś wyspę owczą. No kuźwa, ile ludzi mieszka? O tym. Słuchaj, my skaczemy z radości, po polskie drużyny fajnie grają. Na Haken dostało w trąbę i Szwedzi już nie mają drużyny. Ale przykład mi dajesz, powiem ci tak, Wysepka, mniejsza od mojego Brudna pewnie, dobra, może Brudna nie, ale tak od Śródmieścia. No i oni to fetują, oni się mega cieszą. Poczekaj, Wysepka, mniejsza od pewnie nie jednej miejscowości miasta w Polsce, mówię to o Wysepce, Cypr, ma tyle samo drużyn na tym samym etapie, co my. Z radości nie skaczą. Na Szwedzi dostali w trąbę w Lidze Mistrzów. Szwedów, a ja mówię, a Wyspy Owcze ograły Szwedów i sobie tak możemy przerzucać. A Węgrzy dostali, Ferencvaros dostał w trąbę. No, czyli będziemy mówić teraz, bo my tak dla tobie pasuje, że ograli Węgrzy odpadli i Szwedzi. To mi pasuje. A mi pasuje, że Wyspy Owcze przeszły, no. No i dobrze. A ty? Kowal, ale bo ty się musisz uczyć, widać po prostu, że ten poziom się coraz bardziej wyrównuje, a my ostatnio coraz rzadziej jesteśmy. Ja bym się przyznał rację. Przykładem. Jakby Raków ograł, nie wiem, drużynę, jak to mówi Wojciech Hadaj z Fiuta, ale to był Karabach, który nas do tej pory regularnie lał. Słuchaj, Iraków zagrał bardzo mądry mecz jako mistrz Polski. Widzisz, jakbyś wtedy posłuchał mojego studia, w którym byłem tutaj po Rakowie, ja go chwaliłem, a później sobie pojechałem do domu i zobaczyłem wszystkie te wpisy, te dziennikarskie te i stwierdziłem, że trzeba coś pierdyknąć, bo dziennikarze oszaleli, no tylko tyle, no. Kowal, jak po czterech, następnej rundzie nie będziemy mieli drużyny w Lidze Mistrzów, jak wylecą dwie drużyny z Ligi Konferencji, to wtedy sobie moje studio w kanale sportowym po meczu Rakowa rewanżowym z Karabachem, co mówiłem. Też chwaliłem. Nie mogę, Kowal, bo ja wystarczy, że tracę. Nie. A pojechałem sobie do domu i przeczytałem wszystkie te artykuły i mówię tak, ja szaleństwo, kurwa. Szaleństwo, powariowali. I to mówię tak, dziennikarze, nie? No dobra, no. Coś jeszcze? Nie widzę nic złego w cieszeniu się, gdy jest dobrze i nie będę widział... Ja się cieszyłem, no, chyba chcesz obejrzeć, to sobie obejrzyj. No. Kowal, ale co takiego na przykład, czy konkretny tekst, że jakaś uwaga, jakieś porównanie... Bo ja to pisałem. Pomijając tekst Pawła, tylko na przykład dziś jeszcze wszedłeś i zobaczyłeś co, że już Ekstraklasa, 15 Liga... Tak, że ktoś napisał ćwierćfinale z Realem z Rakowa w Lidze Mistrzów? No, nikt chyba nie napisał. Napisał, że przeszliśmy drużynę, która do tej pory lała nas. Mamy zespół już przynajmniej w czwartki, zobaczymy, może będziemy mieli w środę i we wtorki. Ale myślisz, że... Super. Ale to wybronicie Pawła i weszło. Ja chyba zdążyłem przez te 2 godziny od zakończenia programu przeczytać troszeczkę więcej artykułów. Ogólnie. No i co tam było? Ale tylko weszło powiedziałeś, że się skompromitowało. No bo ty powiedziałeś, sam się przyznałeś. To kto napisał, się podpisałem. Kto napisał tekst, który twoim zdaniem był przerysowany? Nazwiska. No, ale po co wam te nazwiska? No Paczul. No to kurwa. Mówi, że broniłem Paczula i mówi, że nie tylko Paczul napisał tekst, a jak pytam o to, żeby pokazał, kto przesadził w radości, to mówisz, że Paczul, no. To jest tak samo, jakbym ci zapytał, kto jest odpowiedzialny za jakąś korupcję w Lechu Poznań, to też nie powiesz mi wszystkich nazwisk, no i co ci powiem? No bo nie mam akt przed sobą. to wiesz, no słuchaj, no. Panowie, jak mawia Zbigniew Boniek, zostawmy to. Puśćmy kołka, jak rozmawiamy o tym Rakowie. Kołka? No. Czy gadamy jeszcze o Raków Warszawa? No w sensie wrócimy, ale pójdźmy kołka, bo to fajne.